Lulu! Manuel Arboleda wrócił na Bułgarską. Kolumbijczyk odwiedził Ina stadion już nie jako piłkarz, a w roli menadżera. Były obrońca Lecha 6 miesięcy temu kupił klub wraz z ojczymem Jamesa Rodriguez'a, Juanem Carlosem Restrepo. Skupiają się na wyszukiwaniu młodych talentów i testowaniu ich w Europie. Wizyta Arboledy w Poznaniu miała jednak nie tylko biznesowy charakter. Nie tylko po to, bo chciałem te, wiesz, tutaj, bo tutaj dużo się nie byłem, chciałem brasa, ale... chciałem też budować relacje Europie, klubu Lecha, bo to jest mój klub i Lecha zawsze był, jest i zawsze będzie mój pierwsza osia. Arboleda spotkał się na Inea stadionie z wiceprezesem Lecha Piotrem Rutkowskim. Kolumbijczyk przyjechał bowiem do Poznania z dwoma młodymi zawodnikami, którzy trafili na testy sportowe do drugiej drużyny kolejorza. Arboleda ma jeszcze kilku piłkarzy, których chciałby zaprezentować w Europie, ale nie może na razie zdradzać szczegółów. Wiemy za to, że Poznań nie będzie jego jedynym przystankiem podczas obecnej wizyty w Polsce. No, w przyszłym tygodniu wjeżdżam do Krakowa, bo chciałem spotkać Franka. Franka jest młoda i parę trenerów, o których miałem. Fajne, że piąte będzie Jacek Jeliski i manager, że się będziemy się spotkać. Też chciałem spotkać z Miśniewicza, no, bo byli dla mnie bardzo dobre osoby i bardzo dobre trenerzy. Projekt Arboledy i ojczyma gwiazdy Realu Madryt dopiero startuje. Biznesmeni utrzymują także dobre relacje z samym Jamesem oraz jego menadżerem Jorge Mendesem. Być może dzięki temu w przyszłości będziemy oglądać na polskich boiskach piłkarzy pokroju słynnego Kolumbijczyka. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.